Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. OnePlus 11, jak wypadł po testach, moje wnioski, moje uwagi. Cóż, fajny, niefajny? Powiem, że naprawdę ciekawy telefon. Nie da się przyznać, że jest ładny, znaczy ukryć może, o tak. Przyznać to się na pewno da. Trochę irytuje ta wystająca wyspa i bez etui, to wiecie, jest to zawsze słabo. Zawsze na plus w OnePlusach przyciski do wyciszania, to jest naprawdę genialna sprawa. I cieszę się, że coś takiego jest. Ekran. Myślę, że naprawdę bardzo fajny. Jasny, czytelny, dobre kolory, fajny AMOLED. Może nie jest jakiś turbo jasny, ale mi jak najbardziej przypadł do gustu tutaj. Nie miałem żadnych zastrzeżeń. Fajny ten tył, matowe szkło. To mi się też bardzo podoba. Stereo. Fajnie, że są wyprowadzone dwa głośniki, a nie tylko tutaj z ekranu. Brzmi ładnie, jak na telefon tej klasy. Myślę, że większość z Was będzie zadowolony. Sama wydajność. Snapdragon 8 Gen 2 i jak mnie pamięć nie myli, 16 GB pamięci RAMu. Topowa specyfikacja, naprawdę szybka, ale nie turbo szybka. Są szybsze sprzęty, ale naprawdę OnePlus daje radę większością flagowców sobie poradzić, więc jeżeli chodzi o jego działanie, ja jestem zadowolony. Naprawdę fajnie szybko, jak to w OnePlusach. Wszystko musi działać, musi być dobrze i tutaj jest tak samo jak najbardziej. Oczywiście na ekran trzeba coś nałożyć, jakieś szkiełko czy folię, bo lubi się palcować, no ale to jest norma, standard. Nic tutaj w tym temacie Wam nie dodam. Sam soft, no jak to w grupie OnePlus i całej reszty, jest wszystko, co być powinno. Ja tutaj nie narzekam, szczerze mówiąc, jakichś takich bardzo ciekawych feature'ów, niestandardowe rzeczy, to ja tutaj raczej nie znalazłem. Wiadomo, mam te funkcje specjalne, ale to jest wszystko to samo, co w Realme i w Oppo. Więc kto miał, no to tutaj jak najbardziej się oczywiście odnajdzie w tym telefonie bezproblemowo. Jeżeli chodzi o jakieś działanie, rozmowy, kwestie używania, nie znalazłem żadnych problemów. Jak to Snapdragon 8 Gen 2 jest ciepły, macie film, zobaczyć jakie temperatury osiąga, teraz może być nawet troszeczkę więcej. No nie da się ukryć, że czuć go w rękach, więc no na to jesteśmy już skazani. Nic tutaj w tym temacie tak naprawdę nie zrobimy, po prostu topowe jednostki muszą się grzać, nie ma wyjścia. Ładowarka. Mamy na pokładzie 100 W, szkoda, że nie jakieś więcej. Już chyba w Realme GT3 z tej samej grupy mamy 240 czy tam 260 W. No tutaj 10 minut na ładowanie, spoko, starcza. Bateria jest dosyć duża. Ile? Chyba 5000 czy coś takiego, nie pamiętam, trzeba sprawdzić specyfikacji, ale spokojnie dzień półtora telefon mi dawał radę, więc akurat pod tym względem jakoś nie narzekam. W zestawie fajny czerwony kabel, jak to zwykle, więc tutaj pod tym względem spoko. Szkoda, że jakiegoś etui nie dali, bo nie da się ukryć, że aparaty nam trochę odstają. No i co do samych aparatów, jak wychodzi ta fotografia w sporta Hasselbladem? Powiem Wam, że mam wrażenie, że to nie jest tak super jak u wszystkich innych topowych flagowców. W dzień zdjęcia wychodzą ok, ale często jakieś dziwna temperatura barwowa jest ułapana, coś gdzieś przyświetli, prześwietli. Oczywiście ja robię zdjęcia w trybie auto, więc tak to sformułuję. W nocy strasznie długo naświetla te fotki, więc szczególnie w tym trybie nocnym to tam potrafi 20 sekund zdjęcia być naświetlane. Fajnie, ale bez statywu no to one w większości przypadków wychodzą ruszone. Zresztą widzicie, to się nie da tak ładnie zrobić w dzień. Poprawnie czy topowo? Ja mam tutaj troszkę mieszane uczucia. Wydaje mi się, że są smartfony, które robią lepsze zdjęcie niż ten OnePlus. Zresztą zobaczcie sobie film ze zdjęciami, to was odsyłam. Można sobie zobaczyć, co on realnie potrafi i jak te fotki wychodzą. Całokształt? Dobry telefon, powiem wam tyle. Wszystko ma po trochę, nie jest jakiś wybitny moim zdaniem, ale naprawdę jak na flagowca, dobrze zrobiony, ładnie wyglądający, mi zasadniczo się podobał. Temat grania? Oczywiście też możecie bezproblemowo pograć w dużym klatkarzu. Cały filmik z gierkami jest. Wiadomo, podczas grania trochę telefon potrafi się przygrzać, no ale to niestety urok tego typu sprzętów, to już na to nie mamy wpływu. Jeżeli chodzi o biometrię, mamy czytnik linii papilarnych i mamy rozblokowanie twarzą. Rozblokowanie twarzą, no jak widzicie, łapie mnie zza kamery, nawet z takich różnych dziwnych kątów, gdzie nie widać mojej całej twarzy, więc jest to jak najbardziej ok. Czytnik optyczny, szybki,
naprawdę bardzo w stylu dotknij i jest okej. Okay. Nie musisz trzymać jakoś tego długiego palca. Przeważnie trafia takie 90 parę procent, więc tutaj to mi się podobało, działało bezproblemowo i ogólnie biometria zabezpieczenia bez zarzutów. Tak samo NFC, rozmowy Bluetooth, dźwięk niego jest okej, okay, więc no nie wiem, cóż wam mógłbym więcej szczerze mówiąc dodać. Może to, że no, ekran potrafi się lekko porysować, jak nic na nim nie ma, ale to już urok każdego chyba smartfona. No i cóż, taki jest OnePlus 11. Fajny, dobry, stary OnePlus. I jak ktoś miał poprzednie, może się spodziewać tego samego, tylko że w szybszym wydaniu. Tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.